Początek nowego roku to czas podsumowań. Zarząd koła numer 5 w Ostródzie zorganizowało w tym celu spotkanie noworoczne. Rok sukcesów. Powiem szczerze, same sukcesy mnie zaskoczyły, bo pracuje i jeżeli ktoś dostrzeże, to jest podwójna radość. Podsumować należy również ich największy sukces w 2014 roku, którym był skansen w Starych Jabłonkach. Robiąc skansen Stare Jabłonki, tak jak zaczęliśmy, to się w tej chwili nakręca wielka kula. Z tej kuli robi się normalnie taka gula, że można budować bałwana. W tym dniu zostały wręczone wyróżnienia, między innymi dla sponsorów i władz samorządowych. Medale otrzymały dwie panie. Są to zasłużone uczestniczki walk WAKA. Uczestniczyły w walkach i ja po prostu je znalazłem i te medale przywiózł pan marszałek z Olsztyna i to były medale od pana marszałka i doprowadziłem je tutaj do tego spotkania i one odebrały zaległe medale. Medale miały zostać wręczone w Olsztynie, jednak ze względu na wiek zasłużonych kobiet nie mogły dojechać. Prezes koła odnalazł je w Ostródzie, dzięki czemu uczestnicy spotkania mogli osobiście oddać hołd walecznym damom. Pozostałe medale są związkowe dla osób, które szczególnie przyczyniły się do działalności koła. Związek nabiera na sile i pokłada nadzieję w młodych. Powstała koncepcja nawet, że w liceum ekonomicznym klasa o profilu wojskowym, która jest taka koncepcja, że była trzyletnia. Nie dwuletnia, trzyletnia i będzie może koncepcja, że dwie klasy, bo nabór jest bardzo liczny i młodzież się garnie. Pozyskujemy dla nich umundurowanie, podpisujemy umowę nawet z Ministerstwem Obrony Narodowej, sprzęt, bo chcemy ich nauczyć strzelać, nauczyć musztry, porządku wojskowego, po prostu tworzymy jakieś zaplecze wojska. Uroczystość wręczenia medali zakończona została występem ostródzkich chórów, którzy przygotowali się specjalnie na tę okazję. Thank you.